Witam Państwa w kolejnym odcinku kursu Joomla 2,5. Sam nie wiem, który to już odcinek, straciłem rachubę, więc już nie będzie więcej odcinków, ale to już gdzieś kiedyś mówiłem. Od teraz będą tematyki. Część rzeczy będzie w dalszym ciągu darmowa. To będą takie podstawy, że tak powiem, żelazne podstawy, natomiast rozwinięcia pewnych tematów będą w mojej stronie wideoporady.com.pl w części płatnej. Myślę, że od sierpnia skończę kilka projektów i będę miał więcej czasu i się z powrotem wrócę do wideoaparatu i troszeczkę rzeczy tam zamieszczę. Więc cóż, proszę Państwa, kilka uwag na początek jeszcze, zawsze to wykorzystuję. Traktuję swój ten darmowy kurs jako pewnego rodzaju wyrażenie swoich opinii na pewne różne tematy oraz jakby to powiedzieć, próbę nauczenia Państwa czegoś w momencie, kiedy chcą Państwo na tyle zaradnie, żeby zrobić coś samemu. Akurat z tych kursów na YouTube nie osiągam żadnych korzyści materialnych. Google mnie więc wypierniczyło ze swojego programu. No dobra, rozumiem ich, złamałem zasady. Ludzie za dużo klikali, bo takich poprosiłem o to, a nie powinienem ich prosić o to. Więc nie zarabiam na tym nic, ale jeżeli ktoś chce mnie wspomóc, to mimo że obejrzał te kursy i zrobił stronę, to może kupić kurs za 9,90 u mnie jakiś tam. Tylko po to, żeby mnie wspomóc i jakoś zmotywować do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. Bo tak naprawdę chyba motywuje nasz kasa, a z drugiej strony motywuje mnie informacja o tym, że ktoś z Państwa zrobił kolejną stronę i zamiast wydać kilka tysięcy złotych, wydał na to stronę 0 złotych. Chociaż sam zarabiam na produkcji stron. No, to jest właśnie strona jednego z moich klientów, który woli zarabiać pieniądze niż robić coś samemu. I ten odcinek będzie poświęcony, proszę Państwa, budowie formularzy na stronie. Mam bardzo dużo zapytań pod hasłem, jak zbudować formularz na stronie. Taki formularz tak naprawdę buduje się bardzo łatwiutko. O, jeszcze dla purystów językowych czy purystów słownych i tak dalej. Jeżeli Państwo mają zrobić lepszy kurs bez AE, który jest merytorycznie dobry, proszę zrobić sobie samemu i odczepić się od moich AE i tak dalej, dobrze? No, ale jak Państwu to przeszkadza, proszę wyłączyć ekran. Jeden z moich wykładowców, nie wiem na których studiach, bo skończyłem ich chyba sztuk 3, mówił tak. Jak Państwu wykład nie odpowiada, mogą Państwo wyjść. Nic nie stoi na przeszkodzie. Na egzaminie to rozliczymy. Nikt nie wychodził po tych słowach. Dobrze, no to co? Formularze. Tutaj zbudowałem taki formularz, który pozwala klientowi określić swoje wymagania co do tłumaczonego tekstu. Formularz składa się z dwóch stron. Pierwsza strona to są informacje o zleceniodawcy, potencjalnym zleceniodawcy, a druga strona to są informacje o zleceniu i o wymaganiach. Mamy tutaj kilka odmian pól. Proszę mi wierzyć, ten formularz buduje się bardzo łatwo. Jest tutaj nawet taki mały kalendarzyk. Jeżeli klient chce określić termin, na kiedy tłumaczenie ma być zrealizowane, od tego oczywiście zależy cena. Jeżeli to jest ekspres i dostaje tłumacz 200 stron, nie, to musi siedzieć dzień i noc. Opisuje tutaj w różnego rodzaju polach, wybiera sobie jakieś tam możliwości tłumaczenia. Rodzaj zlecenia. No. Formularz jest również po angielsku, strona jest dwujęzyczna. Formularz jest również po angielsku, proszę zobaczyć tutaj. Mamy to również po angielsku. Butony są dostosowane do tego, co się tutaj opokazuje. No dobrze. Więc pojawia się pytanie, jak taki formularz zbudować. Jak mówiłem, jest to bardzo proste. Przechodzimy na naszą ulubioną stronę z rozszerzeniami. I przechodzimy kolejno o tą ścieżkę, tak, o, tu. I szukamy coś takiego, co się nazywa ProForms Basic. Niestety, większość formularzy jest płatnych. Osobiście, jeżeli realizuję jakiś projekt, korzystam z tego. Bardzo fajny komponent do tworzenia formularzy. Ten jest również bardzo fajny i
Tu jest jego darmowa wersja. Podstawowa, darmowa wersja. A jak widzimy, wszystkie lepsze wersje są płatne, niestety, do Joomla 2,5. Tego nie próbowałem nigdy, nawet jak miałem Joomla 1,5. No cóż, próbujemy to. Performance Basic klikamy. Pereryk, pereryk. No, możemy sobie poczytać, popatrzeć na oceny. 4,38 całkiem dobrze. Klikamy Download. Czy jak to będzie tam ktoś upomniał? Jakoś inaczej się to mówi, ale wiadomo, gdzie to mam. O, w poważaniu oczywiście to mam. Dobra, przeszliśmy tutaj na stronę, gdzie możemy pobrać ten oto komponent. No i co? Musimy go pobrać. Klikamy tutaj Download. Akceptujemy licencję. Nie będę jej Państwu streszczał, proszę sobie przeczytać albo skorzystać z tego tłumacza tam fajnego. Bardzo fajny człowiek. Klikamy tutaj. Klik. I zapisujemy sobie to gdzieś na dysku. Proszę zobaczyć, tutaj jest rozpakuj. Unzip first. No to będziemy musieli to rozpakować na dysku, ale zapisujemy to sobie gdzieś. Zapiszę to sobie do mojego ulubionego katalogu o pliki. Zapisujemy. Kliknijmy sobie to, otwórz folder zapisu. Bo co musimy zrobić? Ano rozpakować to. No więc 7-Zipa użyjemy, darmówka, więc klikamy rozpakuj, wypakuj to tutaj. Żeby nam się przez przypadek nie pomieszały pliki, mamy to fajnie. Co tutaj jest? Ano jakieś wersje o zmianach jakie zaszły i nasz formularz, duży plik, 1,2 MB. No przechodzimy na naszą stronę i logujemy się na zaplecze. Zainstalujmy sobie nasz komponent. Go sobie tutaj rozpakowaliśmy. Tynk, tynk. I czekamy, aż się wyśle na serwer. Zainstaluje. StatUnity ja mi trochę spowolniła internet. Więc muszę dłużej czekać na wysłanie 1,5 MB. To chyba te upały popsuły serwery Netii. Ale to nic, już oczekujemy na to, aż serwer wykona operację rozpakowania i umieszczenia plików w odpowiednich katalogach. Zrobienia wpisów do tabel baz, do tabel. Tam troszeczkę pojawi się nowych wpisów. I o, jest. Mamy właśnie nasz komponent do tworzenia formularzy zainstalowany. Tutaj możemy sobie zakupić wersję Pro, która posiada dużo więcej, dużo fajniejszych rzeczy. I proszę zobaczyć, pan Przemek Dmochowski zrobił tłumaczenie tego. Między innymi dlatego wybrałem ten komponent, bo jest przetłumaczony. Dzięki, panie Przemku, za tą robotę. No cóż. Możemy sobie to przeczytać, jak chcemy. Możemy to zostawić na później, bo oglądamy przecież ten poradnik, nie musimy tego czytać w obcym języka. Dobrze. Przechodzimy sobie do komponenty. Perform Basic klikamy. I o, zupełnie inaczej wygląda nasz komponent, niż jesteśmy przyzwyczajeni. No ale chyba to nie jest problem jakiś. Jako, że mówiłem Państwu, że straciłem motywację do nagrywania tych darmowych kursików, bo nie dostaję pieniążków od Google za program reklamowy, więc muszę zarabiać na tym, że Państwo kupią jakiś kursik u mnie, więc tutaj w tym YouTube'owym kursie pokażę Państwu tylko podstawy. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to zrobić sobie kategorię w formularzach. Więc klikamy sobie kategoria. Nowa kategoria i niech to będzie mój pierwszy formularz. Adres mailowy, na który będą przychodzić nasze wypełnione formularze. A niech będzie ten. No i co? Jest aktywny. Na zielono się świeci aktywny, czyli inaczej opublikowany.
To sobie zasejwujmy to. Jak już stworzyliśmy tą naszą kategorię, no to trzeba stworzyć szablon. Czyli klikamy Templates. Czekamy, czekamy, czekamy. Jak mówiłem, Netia mnie spowolniła. Nie wiem dlaczego. Rachunki płacę. I klikamy nowy szablonik. Niestety, proszę Państwa, w wersji bezpłatnej mamy tylko jeden szablonik. Ale on nam wystarczy. Jeżeli Państwo nie robią jakiegoś formularza, bo wie jakiego skomplikowanego, to on nam wystarczy. Nazwijmy sobie szablon 1. Jeden krótki opis tego, tararan, tararan, jak zwykle zresztą, szerokość naszego formularza, weźmy sobie 600, wysokość, jak sobie robi ten, autom, legenda, lewa kolumna, prawa kolumna, gdybyśmy mieli tak, ale o tym za chwilę, więc tutaj mamy, większego wyboru nie mamy, idziemy dalej. Znów czekamy. No i proszę Państwa, mamy pierwszy nasz szablonik. I w tym oto szabloniku będziemy dodawać pola. Widzimy? Tutaj mamy pola, które możemy dodać. Pierwszy to jest przycisk. Data. Pole tekstowe. Wybór. Dodaj plik. Wszystkie te pola sobie teraz spróbujemy. No to dodajmy przycisk. Your question, czyli nasze pytanie. No to co? Wymyślimy sobie, czy ci się to podoba. Help text. Pomóż mi. Nie. Może zrobić ortografa. Będę się czepiać puryści. Pomóż mi. OK. Alias uzupełni się sam, to już wiemy. I klikamy Add. Dobrze. Dodajmy jeszcze jeden buton, bo to był taki prosty buton. Dodajmy jeszcze jeden buton. I tym razem popatrzymy sobie, co tutaj nam o ta, to takie o nie. Czyli. Czy lubię kurs? Help text. Napisz, zaznacz lubię. Lubię. Checkbox. Yes, no menu. Czyli tak lub nie. A to mamy zaznaczenie w tych takich kółeczkach, nie? Więc wybierzmy sobie tym razem to tutaj. I dodajmy sobie add. I tu mamy preview, czyli podejrzyj. Oto nasz tak wygląda. Czy ci się podoba? Tak. Zaznaczamy nie, czyli wiemy już, co znaczy checkbox. A tu mamy takie coś rozwijane. Jest no. Oczywiście tutaj mamy zaznaczyć, że tak. Podoba mi się. Dobrze. Teraz tak. Kolejnym elementem, który jest ważny w formularzu, który często widzimy, to jest, czy pole jest wymagane, czy nie. To też możemy tutaj uzyskać. Czyli jest aktywny i to jest wymagany lub nie. Czyli wybierzmy sobie następny. Lubię coś tam. Może ciasteczka. Z to fi. Dobrze. Tu zaznaczam, że jest required, czyli wymagane. O, tak ma się przesunąć tutaj na zielone, nie? Help text, teren, checkbox. Wiem już, co to znaczy. To jest takie odznaczenie, a jest no, to jest takie o tu. Wartość początkowa. I to już nie będę więcej Państwu opowiadał o tym. Zobaczmy podgląd. O, mamy taki asteriksa, oberiksa, asteriksa, czyli taką gwiazdkę. I to znaczy, że to pole jest wymagane. Fajnie.
Mam już coś takiego, więc przejdźmy teraz do daty. Naprawdę to nie wiem, po co ta data jest. Komu? No ale napiszmy sobie data, nie? Jak już omawiamy wszystko, to odmawiamy. To omawiamy. Dobrze. Teraz to. Pola. I tu troszeczkę się zatrzymałem Państwu po nudze, mimo że staram się nie nudzić. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy to pro wersję, czyli w wersji darmowej nie możemy użyć tego. Czyli tak, omówmy teraz po kolei. Twoje pytanie, czyli formularz, co ma przedstawiać formularz, nie? Help text, czyli to taka ikonka, to co tutaj się pojawia takie. Nie w wszystkich szablonach to działa, czyli będzie klient sobie najedzie na to i informacyjnie mu się pojawi, co on ma tutaj zrobić. Na przykład ma zaznaczyć jest albo wpisz swoje imię. Teraz tak, pole tekstowe to takie króciutkie, takie wąziutkie pole tekstowe jest, nie? Gdybyśmy chcieli, żeby w tym polu tekstowym klient podał adres mail, to jeżeli nie poda adresu mail, to formularz nie zostanie zatwierdzony. Ale jest to dostępne tylko w wersji Pro. A my nie mamy wersji Pro, więc po prostu musimy zrobić sobie zwykłe pole tekstowe. Maksimum znaków, no to 60, a tu jest sprawdzenie, no nie możemy. Więc sobie wybierzmy najzwyklejsze pole tekst, pole podaj mail. I pole jest wymagane. Klikamy sobie add. Poszedł. Widzimy, jak się nam to ładnie opisują nasze kolejnego rodzaju pola formularza. Pojawia jeszcze raz pole tekstowe. Tym razem sobie wybierzemy to pole tekstowe. To jest takie długie pole tekstowe, że klient może coś opisać. Pamiętają Państwo to free quote. O tu, to jest właśnie opis. To jest takie duże pole tekstowe. A jak się cofniemy tutaj wstecz, to tutaj mamy właśnie ten mail, to jest to takie małe pole tekstowe, nie? O, gdzież my tu jesteśmy tutaj. Ale tym razem wybierzmy sobie pole tekstowe duże. 3 rzędy, jeden, tu by był drugi i trzeci, nie? Czyli tu może się zmieścić trzy linie. No, zostawmy te trzy linie. No i co? Pytanie. Opisz swoją ulubioną pozycję do spania. No i dodajmy to. Aha, to jest rekwizyt obowiązkowe. No i co, mam już obowiązkowe, nie? Dobra, to chyba jest proste, nie? Teraz wybór. Wybór czegoś takiego, o tak, yes, no, tak, nie, tutaj, o, te, one, two, three, coś się będę czepiać, że źle wymawiam free. No więc cóż, podaj liczbę od 1 do 3. Oczywiście wymagane to jest. No i co? O, tutaj mamy taki wybór, czyli taki menu, albo tutaj za pomocą tych kółeczek tutaj. Wybierzmy za pomocą tych kółeczek. I teraz tak, dodajmy to pole, zobaczmy co się stanie. Podaj liczbę od 1 do 3. Czas podejrzeć naszą pracę. O, nie ma. Tak, zaraz do tego wrócimy, dlaczego nie ma. Opis swoją ulubioną pozycję. No to człowiek może opisywać, w jakiej pozycji lubi usypiać, czy na boczku, czy gdzieś indziej. Podaj mail. No mail nie zostanie zweryfikowany, no bo nie ma wersji Pro. Dobra, no zamknijmy to. Trzeba naprawić to, podaj liczbę od 1 do 3. To jest właśnie ważne. Te opcje. Tutaj. Czy tekst. Jeden, napiszmy tutaj, dodaj opcję 2 i dodaj opcję 3.
No i napisaliśmy te opcje. Czyli opcje to są te rzeczy, które klient może wybierać. No zapiszmy to, zasejwujmy. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Czyli to są opcje te, które może wybierać klient. Nie, 1, 2, 3. Czyli podaj liczbę 1 do 3. 1, 2, 3. No dobrze, skoro już mamy opcję 1, 2, 3, to podytujmy jeszcze ten formularz. My nie chcemy, żeby to było tak. Chcemy, żeby było, to była taka lista. O, tak. I zasejwujmy to. Mamy taki wybór. No chyba taki formularz już łatwo jest Państwu zbudować. Tutaj może być pole dodania jakiegoś pliku. Pamiętają Państwo, gdzie to mamy? O, tutaj gdzieś te pliki są. Dodaj pliki. No właśnie. Dobrze, no to skoro można dodać pliki, to zagubiłem się. No to tutaj dodajemy tylko aprobowane formy plików, czyli to są tutaj te nasze pomoce. A jak klikamy, to się nam tutaj ładnie tak dodaje, nie? Nie musimy wpisywać. Maksymalna wielkość pliku, czyli damy 150 kilo. A co? Mają nam serwer, zarzucić serwer plikami. Uwaga, maksymalna wielkość 32 i to maksymalna wielkość zależy od serwera. Aktywny. Nie będziemy wymagać tego, czyli dodaj obrazek pozycji, w jakiej śpisz. Taki bezsensowny formularz, ale to chodzi o to, żeby Państwu pokazać, jak łatwo się takie formularze buduje. Chyba ten odcinek mogłem zrobić w 15 minut, a nie Państwa tak zanudzać, nie? Dobrze, no mamy taki formularz już, nie? Dobrze, co dalej? To jest, jak mówiłem, szablon. I teraz przejdziemy do budowy właściwego formularza. No więc teraz bardzo szybciutko mamy tutaj szablon. Nasz szablon. Po co jest szablon? Zaraz się Państwo dowiedzą. Przechodzimy tutaj do formsów, do formularza i dodajemy nowy formularz. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Tutaj mamy nasze szablony, jeżeli mamy stworzonych kilka szablonów, bo możemy sobie stworzyć szablon, na przykład gotowe elementy z danymi personalnymi, czyli dane personalne, nie? A reszta będzie, że tak powiem, dorabiana odnośnie naszych potrzeb. Czyli dane personalne są super, zawsze takie stałe w każdym formularzu. Dodajemy to. I dodaliśmy. Na razie nie. Gdybyśmy mieli inne szablony, to dodalibyśmy drugi szablon i wtedy by powstał większy, dłuższy formularz. Aktywny formularz tytuł bez sensu do nauki. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak tworzyć z sensem formularz, to trzeba kupić kurs. Będzie niedługo już. Kategorie sobie tutaj dopiszmy. Pierwszy formularz. Niech formularz przyjdzie do nas mailem. No niestety. W wersji Pro jest to tylko dostępne, więc nic tutaj nie wymyślimy. Jak treść maila? Tekst początkowy, główny jakiś tekst, po wysłaniu, co się dzieje. Wiem, że uprościłem to teraz, ale już za długo gadam. Zastosujmy to. Oczekujemy, tu mi się pokazuje, że czekam tu. No i co? Zastosowało się. Dobra. To co teraz? Przejdziemy sobie do menu, main menu. Zróbmy tutaj otwórz pozycję menu. Bo będziemy musieli wywołać ten formularz. Ten formularz jest w systemie, ale go nie widać. Wybieramy wybierz typ. I tu mamy gdzieś ten nasz formularz. Wybierzmy to. A ten formularz bez sensu nam się już to podał i pierwszy formularz. Formularz. Super. Zapisz i zamknij. I zróbmy sobie podgląd tego naszego pierwszego formularza, proszę Państwa. No.
Pierwszy formularz. Jest. Co? Mamy nawet kapcza włączone, żeby nam spamy nie przesyłali. Ładny. Można zrobić formularz. Nawet kalendarzyk mamy, proszę. Tak, nie. Coś tam, pole tekstowe, podaj mail. Tak samo można zrobić imię, nazwisko. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzą Państwo, wykonanie takiego formularza, o, tutaj nie jest wcale skomplikowane. Przy pomocy tego rozszerzenia, o, tutaj ono jest, będziemy mogli taki prosty formularz zrobić. Oczywiście to jest prosty formularz. Temat w tym kursiku potraktowałem bardzo ogólnie i zdaję sobie z tego sprawę, więc się nie czepiajmy tego. Chciałem Państwu pokazać tylko, jak bardzo prosty zrobić najprostszy formularz i nie trzeba szukać jakichś skomplikowanych rzeczy. Niektóre formularze, proszę Państwa, potrafią wykonywać nawet pewnego rodzaju obliczenia matematyczne. Potrafią, w zależności od wyboru wcześniejszego tutaj, pokazać nam pozostałe pola tutaj inaczej. Ale to niestety nie zrobimy tego za pomocą darmowych komponentów, przynajmniej ja takowych nie znam. Jak mówiłem, używam osobiście mojej ulubionej firmy RSForm. No cóż, dziękuję.